Thorem i Tarkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Technomen! Ziemia należy do mnie. Ziemia nigdy nie będzie twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy tę planetę. Wkrótce ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobycz w kosmosie. Technomen. Ratownik w czerwieni. Zostań. Teraz. To działa. Szybko do Wilczego Dołu, szybko. Go zatrzyma. W tym nasza nadzieja. Nie wiadomo tylko, na jak długo to się uda. Dlaczego używamy sideł? Dlaczego po prostu go nie zabijemy, dziadku? Nasza broń jest na to za słaba, Rashid. Te potwory są zbyt silne, żebyśmy mogli je unieszkodliwić. Ale tak długo, jak są w sidłach, jesteśmy bezpieczni. Rozumiem. Musimy czekać na ratownika w czerwieni. Ej, co masz na myśli? Wszyscy mówią o ratowniku w czerwieni. Tylko on może zniszczyć krabopająki bez niczyjej pomocy. Zawsze opowiadali takie historie. Oni kłamią. Słyszałem to od kogoś, kto widział go na własne oczy. Ten ktoś cię okłamał, mój wnuczku. Nie ma żadnego ratownika w czerwieni. Nikt nas tu nie obroni. Odkąd te potwory przybyły z kosmicznego pierścienia, ludzie marzyli o obrońcy, lecz nie ma nikogo takiego. Sami musimy być silni, taka jest prawda. Gdyby istniał ratownik w czerwieni, nie musielibyśmy bać się krabopająków i wioska byłaby bezpieczna. To prawda. Jest tak, jak mówią. Naszym obrońcą jest Technomen Blade. Technomen Blade? Rashid, to tylko zasłyszana historyjka. Jesteśmy sami. Ten twój Technomen nas nie ocali. Ależ dziadku, on naprawdę istnieje. Rashid, marzenie nie może kierować twoim życiem. My ufamy tylko sobie. To jedyny sposób, aby przeżyć, rozumiesz? Rozumiesz to, Rashid? Tak, dziadku. Chodźmy już. Wszyscy. Tak, Effendi. Zobaczymy, czy nadal mamy prąd. Tak jest, Effendi. Tak, Effendi.
Znowu mamy prąd, Effendi. Prędko, zanim ściągniemy tu więcej krabopająków. Pierwszy raz widzę cię w wiosce, przyjacielu. Nie jesteś pierwszy, ale możesz być ostatnim, który tu przybył. Twory wszyscy poszukują u nas energii. Chętnie się nią dzielimy. Chce się panu pić? Może się pan napije? Mhm. Co to jest? Dziadku, nic ich nie powstrzyma. Jeśli ten potwór zniszczy nasz generator, nie będziemy mogli tu żyć. Musimy się ratować! Uciekajcie wszyscy! Proszę, jeśli istnieje ratownik w czerwieni, niech przybędzie teraz! Uciekajcie, będę was osłaniał! Chcesz zostać? Uciekajcie! No chodźcie, cicho! Tu jestem! Chodź, złap mnie! Chodź, ty wstrętna poczwaro! Uważaj! Błagam, błagam ratowników czerwieni, przybądź! Przybył. Wreszcie. To Blade, nasz wybawca. Technomen ocali naszą wioskę. Jeee! Ratownik w czerwieni przyszedł nam pomóc. Dziadku! To Blade, Technomen. Widzisz, a nie mówiłem, że przybędzie. I oto jest. Zaraz. To nie jest Blade! Masz rację, to nie Blade. To jakaś żałosna kreatura ubrana tak jak Technomen. Szkoda mojej mocy na takiego kiepskiego przeciwnika. Gdybyś umiał walczyć tak jak gadasz, to może bym się ciebie trochę bał. Jeśli to nie Blade, to nie może wygrać. Możesz być dumny. Masz okazję być zniszczonym przez najwspanialszego Technomena na świecie. Nie gniewaj się, ale nie skorzysta. Robaku, przekonasz się, jak wygląda prawdziwa siła. Siła technotopora. Czy to wszystko, co masz? Co z twoim poczuciem humoru? Zapomniałeś języka w gębie? Nic ci nie jest? Jesteś ranny? Trzeba mu pomóc. Rashid, wracaj! Nie idź tam, nie! Co ty robisz? Wracaj! Nie, nie! Jesteśmy razem! I razem będziemy walczyć! Jesteś gotów na wszystko. Jesteś bardzo odważny. Podziwiam cię, ale to moja walka, nie twoja. Nie jesteś ratownikiem w czerwieni, więc co robisz? Mogę zrobić tylko jedno. Zawsze mogę walczyć. Nadszedł twój czas. Nie sądzę. Co? Nadal śmiesz mi się sprzeciwiać?
Śmiej się, draniu! Boję się! Koniec gry, technocwaniaczku! Nie! Nie może być! Ale jest, jak najbardziej. Pegas, tryb walki! Potwierdzam. Zawsze lubiłem grać w okręty. Jakaż to siła. I tylko jeden człowiek. Dlatego, że to prawdziwy technomen, dziadku. Wnuczku, wybacz, że ci nie wierzymy. Zawsze mówiłem, że uczymy się całe życie. A teraz to Boże. Kilka pytań. Mam nadzieję, że odpowiedzi mnie zadowolą. Jesteś wielkim mówcą. Byłem lepszy, przybywając tu przed tobą. Cóż, ale już tu jestem. Nie do wiary. Nigdy ci nie wybaczę tego, co zrobiłeś mojej siostrze Sarze. Dobrze się bawisz? No ja tak. A to dopiero początek. Wracaj natychmiast! Jeszcze nie skończyliśmy! Właśnie, że tak, Blade. Ale nie martw się. Jeszcze powrócę. Możesz na mnie liczyć. Będę czekał. Dziękuję, Ringo. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Uratowałeś naszą wioskę, ocaliłeś energię, ocaliłeś nas. To jest mój dziadek Mubarak, Technomenie, jest naszym przywódcą. Mój wnuczek. Ocaliłeś nas. Bardzo ci dziękujemy. Miło cię widzieć, przyjacielu. Ciebie też. Przez ten czas już straciliśmy nadzieję. Nie wiedzieliśmy, co się z tobą stało. Tak. Nie mieliśmy od ciebie żadnych wiadomości, Blade. Dlaczego nie dawałeś znaku życia? Tak naprawdę, przyjacielu, sam nie wiedziałem, co robić i dokąd iść. Byłem załamany. Nie rozumiem. Czym się tak martwiłeś? Co się stało? Straciłem rodzinę, Ringo. Saber, nie! Nie! Sara! Ach, Blade, w samą porę, aby się pożegnać. Przykro mi, Blade. Teraz zostaniesz już sam. Wybacz mi. Sara. Kocham cię.
przykro mi. Wszyscy ją bardzo lubiliśmy. Musimy wypędzić obcych z tej planety. Tylko my możemy zapewnić przetrwanie ludzkości na Ziemi. Muszę zniszczyć Darkona. I muszę dostać się na Księżyc. Ale jak? Zostaw to mnie, Ringo. Wiem, gdzie jest ich baza i jak się tam dostać. Statki kosmiczne zostały zniszczone. Nie zamierzasz chyba tam polecieć. Tak, Ringo, taki właśnie mam plan. Polecę, zmieniając kierunek energii kwantowej kryształu Technomena. Dlatego właśnie podróżuję. Muszę znaleźć nowy kryształ. Słuchaj, sam sobie z tym na pewno nie poradzisz. To ty posłuchaj. Ostatnią rzeczą, jaką dała mi Sara, są współrzędne bazy Darkona. Wybacz mi, Blade. Wiem, co czułeś do Sary i nie chciałem cię zranić. Wiem. Wiem, że nie chciałeś. Co teraz zrobimy? Jak ta planeta będzie wyglądać? Będzie dobrze. Jak ją odbudujemy, będzie lepiej. Niczym mnie już nie zaskoczysz. Gorzej już być nie może. Ringo, może być znacznie gorzej. Tak, chyba masz rację, w pełni się z tobą zgadzam. Ale najważniejsze jest to, że nadal żyjemy. Nigdy nie podejrzewałem ci o taki optymizm. U reszty wszystko w porządku? Pytasz ogólnie o wszystkich, czy chodzi ci o jakąś konkretną osobę? Chodźmy już. Co to jest? Pas z amunicją czy upieczone ziemniaki? Na drugi raz, Maggie, będziesz gotować sobie sama. Jako mechanik mówię ci, że tego, co zrobiłaś, nie da się już naprawić. Tak? Co ty możesz wiedzieć o gotowaniu? Z pewnością więcej od ciebie. Będziecie się tak kłócić, czy ktoś pozmywa naczynia? No na co czekasz? Miło cię widzieć. O! Wyglądasz ślicznie. Od dawna chciałem ci to powiedzieć. Chciałem ci powiedzieć, że... Ja też chciałam. Mhm. O, Blade, tak się o ciebie martwiłam. Tak bardzo. Już jestem. Już jestem. Nigdy cię już nie zostawię. Wersja polska Master Film. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Jan Chmiel.